Nie wiem, jak długo trzeba czekać, żeby mi się aktywowało konto multiplayer, ale muszę czekać, no nie mogę się połączyć do serwerów. Przykro mi. California Dreaming. Takie trofeum mi wpadło, osiągnięcie. Nic nie mówiłem, dlatego że gra bełkotała tak strasznie, że aż szkoda było gadać. Ale bardzo się cieszę, że w końcu mogłem nabyć tą grę i mogę już sobie w nią pograć. No niestety myślałem, że uda mi się odpalić multiplayer, ale lipa. W każdym razie mam nadzieję, że to, co dzisiaj zobaczycie, będzie liczyło się również do mojego wyniku finansowego z firmy spedycyjnej, do której zostałem przyjęty, czyli RTS Logistic. Firma ta jest założona przez Xinera, ale o tym zaraz pogadamy. First of all, I would like to change settings for graphics full, cool, options, clavishes. Ta muzyka rozjebie mi web zaraz, serio. Jak nie oszaleje, to ocipieje. Dobrze, no pięknie, więc tak jak mówiłem, RTS Logistics, ja też tylko sprawdzę, czy się dźwięki dobrze nagrywają. Przepięknie, nie wiem, co się dzieje, że ostatnio jakoś czasami mi się dźwięk z gry nie chce nagrywać, ale to oczywiście problemy natury technicznej, które was nie powinny w ogóle dręczyć. Cześć i czołem, pytacie, skąd się wziąłem, jestem Wesoły Piczu. I pojechałem, jak to nasz kochany Tusk mądrze powiedział, weź kredyt, zmień pracę. No i tak też uczyniłem. Wziąłem kredyt i spierdoliłem. Wziąłem pracę i oto jestem. Ja. This is old school. Więc mam jakieś zlecenie. To jest zlecenie, widzę. Zlecenie, o Jezus Maria, jak to tym jeździć taką lochą? Zlecenie to jest tylko takie, bym powiedział, rozgrzewkowe. Nie no, ten dziób to jest masakra, ty. Siedzenie chyba muszę sobie przysunąć, wiesz? No. Czekaj, to zmieniłem sobie na bez ramki. To sobie zostawiamy tak, jak było. Siedzenie. O stary. O, teraz będzie trochę lepiej. No nic, pojeździmy, zobaczymy, ale tak mi się trochę wyżej i bliżej, trochę lepiej siedzi. Czuję się zdeczka jak w foteliku dziecięcym, ale nic nie szkodzi. Więc tak, zacznijmy od samego początku. RTS Logistics, moi kochani, czy też Logistic, aczkolwiek wolałbym nazwać firmę Logistics, a nie Logistic, z czystej czystości. Założył Xiner w związku z multiplayerem Euro Truck Simulator 2, w którego też będziemy grali jak najbardziej. Jest tam firma spedycyjna, która zajmuje się właśnie transportem zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Ty, ale to mi tak trochę przeszkadza. I żeby w ogóle należeć do tej firmy spedycyjnej, to trzeba spełniać pewne warunki. No i ja nie chcę być traktowany ulgowo. Ja również chcę spełniać te warunki. Dlatego też ja jako rekrut, a jako że inaczej powiem, kupiłem Euro Truck Simulator nie bez powodu, bo firma spedycyjna bardzo zmotywowała mnie do tego, żeby zacząć nagrywać Euro Trucka, a nie streamować, aczkolwiek streamów nie wykluczam. I wolałem mimo wszystko nagrywać American Truck Simulator, bo jest na czasie, prawda? Co to za interes oglądać tego, nagrywać ATS-a, jak już i tak wyście się tego naoglądali w brud, prawda?
Okej, weźmy sobie coś na experience. No i temat wygląda następująco. Ja muszę zaparkować tutaj z przodu. A w ten sposób mi każecie parkingować. Co to za interes nagrywać grę, która jest powiedzmy już, może nie jest przesycona, dlatego że nadal bardzo wysoko plasuje się w rankingu najczęściej granych gier w Polsce na Steamie. Ale mimo wszystko ponagrywajmy coś świeżego, żeby to miało ręce i nogi. Dobra, teraz to, co tygryski lubią najbardziej, czyli parkowanie bez lusterek. W tym miejscu jest za ciasno, żebym ja w ogóle próbował uczyć się parkować na lusterkach. Czy ja się tu złamię? Czy ja czasem nie mam ciężarówki za długiej? Ale nie, wydaje mi się, że powinienem się złamać. Wydaje mi się, że jak się dobrze wyciągnę, to się powinienem złamać. Patrz, jak się zatrzymałem. No, piczy włos. No i teraz się łamiemy. Tak jak mówiłem, firma logistyczna wymaga. To nie jest tak, że się do niej przynależy i już i koniec. Trzeba jeszcze spełniać pewne wymogi. Ja te wymogi chcę spełnić. Ja mam tutaj nawet stronę naszej firmy spedycyjnej otwartą i bardzo bym chciał wam przybliżyć zasady przynależności do takiej firmy spedycyjnej. A przede wszystkim trzeba mieć swoją ciężarówkę. O, to jest priorytet. Póki jestem rekrutem, to jeszcze nie muszę. Ale jeszcze trochę. Czekaj. Ale jeszcze trochę i nie będzie kompletnie sensu należeć do firmy spedycyjnej, kiedy swojej ciężarówki mieć nie będziesz. Czy ja się zacząłem źle łamać? Serio? Nie no, tutaj jeszcze dociągnę go do końca. O, tu. I może z tej strony się jakoś uda sytuację odratować. Nie no, daliście mi wyzwanie. Nie małe. Serio. Serio. Gro, powiem ci, że się kurwa postarałaś. W każdym razie, muszę się postarać o to, żeby kupić sobie własną ciężarówkę. To przede wszystkim, bo również i malowania są bardzo istotne dla firmy spedycyjnej. Oj za. Do jasnej cholery. Za długa jest ta ciężarówka, no. Nie w tą stronę, piczu, nie w tą stronę, proszę cię. To w ogóle jest dom na kółkach. Dom na kółkach, prawdziwy amerykański klasyk. Nic nie jest w stanie przebić tej ciężarówki, nic. Serio, nie złamie się tu. Jezus Marian. Dobra, pierdolić, nie żałować. W dupie z tym teraz. Będę się biło to doświadczenie. Później sobie natłukę. Matko Boska, ja kupię sobie krótszą ciężarówkę i będę się nią łamał. A nie się brandzlował jak matka z łobuzem. Tutaj przez pół godziny na odcinku. W każdym razie, moi drodzy, to jest oto siedziba naszej spedycji. Nie, siedziba naszej spedycji mieści się na granicy polsko-niemieckiej w okolicach Szczecina, gdzieś tam na MOPie. W każdym razie bierzemy sobie rynek pracy, szybkie zleconko i oczywiście sortujemy według ceny. San Francisco, przyjmij zlecenie. Raz upgrade'uję sobie długodystansowca, a potem będę inwestował w
wszelkiego rodzaju upgrade'y dotyczące ceny za przewóz. Czyli na przykład chociażby wszelkiego rodzaju szkodliwe albo na przykład zlecenia o wysokiej wartości. Powiedzmy. Pierdzielę tego długodystansowca, bo ja wcale nie lubię w mega długie trasy się udawać. Co jest fajne, to co mnie urzekło, to takie smaczki różnego rodzaju, że nie ma płaskiej jezdni, tylko są bardzo często spotykane problemy na jezdni, z którymi trzeba walczyć, z którymi trzeba się borykać. No i to jest pierwszy fajny smaczek tej gry, który uwielbiam. Teraz tak, nie bez powodu nagrywam tego Eurotracka. Powodów jest tak naprawdę wiele. Chciałbym, żeby to było regularne. Powodów jest naprawdę wiele i chciałbym przede wszystkim, no nie jedziesz, żebyście potraktowali to jako swego rodzaju Q&A, który będziecie mogli razem ze mną tutaj ogarniać. Pytacie mnie o wszystko, kompletnie o wszystko, i pytania zamieszczone pod tym filmem ja będę sobie odpalał do następnego odcinka i w następnym odcinku będę odpowiadał na wasze pytania, które zadaliście w poprzednim. Tak będziemy robić. Więc jeżeli możecie pytać o wszystko, ja będę po prostu potem robił przesiew i będę udzielał wam odpowiedzi na wszystko. Będziemy gadać o wszystkim, chyba że chcecie na przykład nie tyle odpowiadać na pytania, co poopowiadać coś, no to wtedy również możecie pisać, możecie takie bardziej pytania a la opowieści zadawać. No, jak tam paliwko, spoko. Ale wróćmy do firmy spedycyjnej, do RTS Logistics. Chciałbym, żebyście mieli na uwadze to, że ja teraz jestem rekrutem chyba, tak? Czekajcie. Rekrut, już wam czytam. Jest to nowo przyjęta osoba do firmy, nie ma malowania firmowego, uczy się jazdy, no nie mogę czytać na zakrętach. 35 ograniczenie? Co to, mile są? A, mile. To jeszcze na kilometry sobie zmienimy. Ustawienie rozgrywki. Dobra, opcje regionalne, wyświetlana waluta, niech będą dolary, ale nie mile, kilometry. Uczy się jazdy w konwojach i innych trasach. Pokazuje umiejętności pracy w grupie. Wstawia trasy do dziennika MyVTC. Virtual Tracking Company, chyba to się dokładnie tak nazywa. Ustawia sobie w ustawieniach na tabulator rekrut, więc jestem póki co jeszcze rekrut. Wymagana ilość kilometrów do rangi 0, czyli zaczyna to się od początku. Potem jest stażysta. Ile ja cisnę? 75? To sobie pierdykniemy tempomat. Kurwa, zgasiłeś silnik, baranie. I dzwona. Nie ten przycisk. Muszę zapamiętać. Dół to jest gaszenie silnika, a góra to jest tempomat. Fajne widoczki. Tak wybrzeżem sobie jechać. Dobra, jest tempomat włączony. Opcje wyświetlania, jest tempomat. Nie, to nie jest tempomat. Water temperature to nie. Oho, piczu, skręcasz zaraz. No to nie widzę, gdzie ja tutaj mam tempomat. No nic, w każdym razie. Następna ranga to jest stażysta. Stażysta, żeby otrzymać tą rangę, musimy
napindolić 5000 kilometrów. Ty, to już? Ja serio będę jechał po takiej drodze? Ile klocków zostało? 281 i grami każe jechać po takich szutrach? No proszę, ja was... Ja w ogóle mogę jeździć po takich szutrach? No serio? Gro, czy ty mnie bierzesz na skróty? Poczekaj, bo ja tutaj dojechałem na jakąś farmę. Stój pan. Weźmy sobie, odpalmy mapę. A, ta, skróty. Nie można było do jasnej cholery mnie dociągnąć tu do końca i puścić tędy. To jest właśnie problem tej gry, że tutaj GPS powinien w ogóle być, powinna być opcja GPS ustawiania drogi ekonomicznej, drogi najszybszej i omijania korków. I to by było dobre. No ale nic, przemęczę się, już trudno. Tędy było wiele, wiele szybciej. Prosta droga, zobaczcie, nawet od tyłu zajechać. No ale teraz już nie będę tam kręcił, trudno. Tak mnie wywiozło w pole. Ale dam sobie radę, nie w takie gówna się wchodziło i się z niego wychodziło, prawda? No, także, tak jak wracając do tematu, stażysta jest też przyjęta osoba do firmy, posiada malowanie firmowe, uczestniczy w konwojach oraz innych trasach, posiada umiejętności pracy w grupie, wstawia trasy do dziennika MyVTC i ustawia sobie na tabulatorze stażysta. W każdym razie, bardzo fajna sprawa. Progres jak najbardziej. I muszę przyznać, że jest to bardzo RPG-owe i mi się to bardzo podoba. Oczywiście muszą być ludzie od papierkowej roboty i muszą być ludzie od brudnej, mokrej roboty, nie? No i ja na szczęście od papierkowej roboty nie jestem, a moja praca papierkowa poza obijaniem ciężarówki o bloki betonowe opiera się głównie o wypełnienie jednego raportu per jeden przejazd. Jakie widoczki w ogóle fajne tu są. Także na razie jeszcze nie będę tych raportów wypełniał, bo nie gram multi online, bo jeszcze mi się tam gra przypisuje do konta czy coś tam. Nawet parking tu jest. Ale już niebawem, jak tylko uda mi się połączyć online, tak będę już wrzucał wszelkiego rodzaju przejazdy na... No god damn it! 1% uszkodzenia, no... A idź pan w luj. Takie drogi wybrali, że szkoda gadać. Czuję się, jakbym na Mazurach jechał. Gdzieś do jakiegoś jeziora dojeżdżał. No niestety. Pierwsza kraksa. Dobrze jest, dobrze, że nie moja ciężarówka. Firma potrąci. Szkoda, że nie można tutaj sobie swojego radia włączyć, bo by mnie zaraz do więzienia wsadzili za prawa autorskie, ale fajnie by było, jakby tak można byłoby sobie swoje ulubione radio odpalić. I... posłuchać swojej ulubionej muzyki. No ale niestety nie można. Nie można, bo przecież można za to iść siedzieć. Ale wiecie co? Ja mam wrażenie, że ta gra trochę na kilometrach inaczej oszukuje jak Minecraft. Wróć. Jak ETS 2 chciałem powiedzieć. Bo tutaj się szybciej wszędzie dojeżdża. W przeciwieństwie do Eurotrucka. Nie wiem, może to po prostu taki układ dróg. Ale czasami mam wrażenie, że po prostu tutaj w kilometrach pokazane jest dużo więcej niż faktycznie się przejeżdża względem na przykład Eurotrucka dwójki. Ale to dobrze, bo się szybciej dojeżdża, nie? Teraz tylko czekamy na dodatki. Dziwi mnie w ogóle, że tak mało, że tylko dwa stany dali. Chociaż teoretycznie, powierzchniowo, to raczej jest tyle samo, co... Tak mi się wydaje, tyle samo, co w jedynce, w dwójce.
ale musiałbym dokładniej obadać, ile kilometrów jest dostępnych tutaj, a ile było w dwójce. Tylko że jak się tak patrzysz, są tylko dwa stany, to tak mało trochę. No ale trudno. Jeździmy. Ja lubię tą część, bo opały przejechały, od razu się uciszyłem. Lubię tą część dlatego, że to jest zupełnie inny klimat niż w ETS-ie dwójce. Dobra, mamy tempomacik, możemy sobie jechać. Teraz możemy w końcu po tak namiętnej podróży włączyć światła i w końcu ich użyć. Nie wiem, czy w Ameryce trzeba jeździć w ciągu dnia na światłach, ale chyba nie ma tutaj tego przepisu, co? Ja mam wrażenie, że ten przepis dotyczy tylko Europy, bo z tego, co ja tu patrzę, to ja nie widzę. No, mam wrażenie, że jedni mają, inni nie mają. Nie. Nie widzę, żeby coś tam się świeciło. No i kurka. Ale ja jestem Europejczyk, ja sobie będę jeździł na światłach. Na pewno się nikomu krzywda od tego nie stanie. Dobra, dwa pasy na Los Angeles. Tak by the way przebadać temat. Jedziemy tutaj cały czas prosto. Zwróć uwagę, żebyś nie przejechał. Domy budowlane 15500 LB. To trzeba na tony zmienić. Na klocki. Bakersfield Rail Export. Okej. Tutaj zbijamy w prawo. Można już sobie odpuścić tempomacik. I tu będziemy jechać w lewo. Jesteśmy już na miejscu. 49 km to już. Panie, to już jesteśmy w domu. Będziecie musieli poczekać, póki nie wyjechałem. Nie no, fajnie, muszę przyznać, że bałem się o to, co będzie z tą grą. Na początku towarzyszyło mi małe rozczarowanie tym, że jest to samo, co Euro Truck Simulator 2, że nie ma tutaj postępu poza firmami, bo firmy się naprawdę bardzo fajnie rozwinęły. Przede wszystkim te nierówności na drogach, to jest taki smaczek, który się docenia. Po drugie samo parkowanie, rodzaje parkowania też jest fajne, ale tak mówię, kurczę, no poza tym to co, no co, no Ameryka, no i to samo, silnik graficzny ten sam i tak dalej. Ale tak sobie jadąc odpowiedziałem na pytanie, no ale przecież to jest American Truck Simulator, tam nie ma żadnego znaczka 3, 2, nie ma nic w tym stylu, więc nie ma co się czepiać. To jest po prostu równoległa do American Truck Simulator 2 część, do Euro Truck Simulator, do ETS-a, równoległa część ATS, prawda? Więc jeżeli mamy traktować je na równi, to ja jak najbardziej jestem bardzo zadowolony z tego co nam dali. Czekać tylko teraz na ATS-a dwójkę, nie? Ledwo premiera pierwszej części była. No i jesteśmy na miejscu. Jesteśmy na miejscu. Pierwsze pieniążki zaliczone, zarobione. Jeszcze tylko ulubione parkowanie. Fajne jest jeszcze to, że jak się tutaj wjedzie. Bakersfield odkryto. Że jak się tutaj wjedzie i się wybiera daną opcję, to dosłownie pokazuje firmę i pokazuje dosłownie dokładnie, w którym miejscu będziemy parkować. No i ja sobie wybieram to. Będzie ciasno. Ale w gorsze dziury się pchałem.
dam radę tu. Mogę nie dać. Nie, powinienem dać radę. Myślę, że nie powinno być tragedii. Nie, chyba będzie tragedia. Jeszcze trzeba będzie go podprostować trochę. Pyk. I teraz Niuniu powinnaś sobie śmiało dać radę. No, full skręt, bardzo ładnie. Za bardzo, ale... ale odratuje chyba sytuację. Mówią, że mogę stawiać. No to stawiam. Skoro im to nie przeszkadza, to stawiam. Not a problem. Osiągnięcie. Coś od czegoś. Dobra robota. No niestety był problem, bo przypierdoliłem. Ale za to mamy już coś tam za sobą. 2-300 w kielnie i jest fajnie. Teraz tak. Na razie sobie ładunek o wysokiej wartości biorę, bo bardziej mnie interesują krótkie dystanse, ale więcej za to hajsu. No i to tyle. Pamiętajcie, zadawajcie pytania, pytajcie o wszystko, czy to związane z Eurotrackiem, z American Trackiem, czy z moim kanałem, czy z wszystkim innym. A ja będę te pytania przesiewał w kolejnej części ATS-a. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Siema, na rapa.